moja niepełnosprawność to już długa historia, to jest 26 lat, już jestem na wózku. Jestem po wypadku motocyklowym, kręgosłup i tylko właściwie na wózku się poruszam. Sławomir Wierzba, 45 lat, trenuję od lutego tenis stołowy. Moim zadaniem jest po prostu wyłapywać tych niepełnosprawnych, którzy siedzą w domach kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat nawet siedzą. Leszek Słomiński nazywam się, jestem prezesem Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Lech w Kosierzynie. No ja jestem osobą niepełnosprawną od 19 lat. Mówię, coś muszę z tobą zrobić, mówię, wyciągnę cię na zewnątrz, jeżeli będziesz chciał. No i zaproponowałem mu właśnie sport, uprawianie sportu. Do tenisa stołowego bardzo dobrze się nadawał. Mówił, że kiedyś grał. No i ja mówię, nie ma, że tam nogi, na wózku też można grać. Z domu, jak będziesz w domu grał, to nie wyjedziesz, bo ci nikt nie zobaczy. Ja mam, załatwimy trenera, będziesz tu trenował, będziesz dobry, pojedziesz na zawody. No i się zaczęło. Zaczynasz od góry. Nie ma tej fazy początkowej, zaczynasz stąd. Tu, żeby ją poderwać. Zaczynasz już tu. Piłki podciętej nie zagrasz, zawsze będziesz miał siatkę. Znajdujemy się na sali w ośrodku rehabilitacyjnym w Małszu. Ernest Gardynik, z zawodu jestem trenerem. Tutaj pracuję w klubie Szansa Start Gdańsk, gdzie stowarzyszenie pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Organizujemy właśnie obóz taki przygotowawczy pod Puchar Polski, który odbędzie się w październiku w Radomiu. Mamy trening teraz w tej chwili podstawowy, czyli zaczynamy od grania poprzekątnej, następnie ćwiczymy top spin forehandowy, a za chwilę przejdziemy do top spina backhandowego. O! No, dostałem wycisk, to widać, no ale ogólnie też zadowolony z treningu, wiadomo, bez pracy nie ma kołaczy. Od zawsze lubiłem grać, jak byłem chłopakiem jeszcze zdrowym, to kiedy tylko też można było, to w tenisa. No i po drugie, no nie wiem, no widzę siebie w tym sporcie i myślę, że pomimo wieku, no ale jeszcze mogę coś osiągnąć na pewno. Ja mieszkam w ogóle, pochodzę z mojej miejscowości, to jest koło Kosierzyny, na wsi mieszkam, no gdzie no nie ma żadnych imprez, nie ma typowo dla takich ludzi jak ja żadnych takich atrakcji. Cieszymy się bardzo, że nie siedzi w domu przy komputerze, przy telewizorze, tylko ma jakieś właśnie zajęcie inne. Wierzba Kamila, żona. On to kocha i zawsze chciał kiedyś wcześniej już, żeby ktoś go zauważył, że potrafi grać w tenisa, no ale stało się dopiero teraz. No i jeszcze na spotkanie z żoną Kamilą, z synem Marcinem, który ma 11 lat i jeszcze jest najmłodsza córka Patrycja, 7 lat. Mówimy, że gratulacje. No i cieszymy się, tak? No. Że tatoś wygrał, tak? Tak. Że kochasz bardzo tatusia, tak? No, kocham bardzo tatę. I też bym chciała tak grać jak tata. Już powiedziałam tacie, że bym chciała tak grać. Wspierają. No tak, muszę podawać, dlatego tata jest niepełnosprawny, nie może podjechać, no to musi podać. I cieszą się też, że mogą ze mną jeździć, kibicują też. No, ja chciałbym w przyszłości grać tak jak tata. No i jeśli tata wygra, to jestem zadowolony, cieszę się, składam gratulacje, skaczę normalnie do nieba. A jak tata przegra, to jestem smutny i chciałbym normalnie tego sędzia, jak na przykład źle sędzia zagra, to dotąd. Dużo się zmieniło. Więcej wyjeżdżamy. Ludzi poznajemy tutaj. Właśnie, ludzi przede wszystkim, nie? Przyjaciół dużo mamy teraz, poznaliśmy, a tak w większości w domu. Człowiek czasami się zastanawia, ach, już mi się naprawdę czasami tak mówię, nie chcę jechać, ale jak rano następnego dnia wstanie, ja to pewnie, dlaczego by nie? Nie będę siedział w domu. Marzenia. No. Chciałbym, tak jak inni tutaj mówią, jeżdżą na olimpiady i na paraolimpiady, no gdzieś tam zaistnieć właśnie. Ciężka praca, mam nadzieję, że będzie dobrze.